jakie podatki i składki zapłacisz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na podatku liniowym. Pierwszy rodzaj podatku, jaki płacisz, to podatek dochodowy, czyli PIT, a płacisz go od swojego dochodu z działalności gospodarczej, czyli przychodu pomniejszonego o koszty prowadzenia firmy, ale również pomniejszonego o zapłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, z tym, że na ubezpieczenie zdrowotne mamy limit. I możesz tutaj odliczyć maksymalnie 11 600 zł składki zdrowotnej zapłaconej w 2024 roku. Drugim rodzajem obciążeń przedsiębiorcy są składki ZUS. Nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero otworzyli swoją działalność gospodarczą, mogą korzystać jeszcze z obniżonych składek ZUS. Mamy tutaj ulgę na start, którą płacimy przez 6 pierwszych pełnych miesięcy prowadzenia firmy. A korzystając z ulgi na start, płacimy wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 4,9% od dochodu. W momencie, kiedy skończy nam się ulga na start, przechodzimy już na ZUS preferencyjny. I tutaj poza tą składką zdrowotną, którą płaciliśmy, dochodzą nam jeszcze składki na ubezpieczenie społeczne, ale to są jeszcze takie składki w obniżonej wysokości. Po tym, jak miną nam kolejne 24 miesiące, wchodzimy już na duży ZUS, a na dużym ZUS-ie, tak jak dotychczas, płacimy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale także składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy, z tym, że już takiej standardowej wysokości, czyli około 1600 zł miesięcznie. Trzecim rodzajem podatku, jaki możesz płacić, jest podatek VAT. Są przedsiębiorcy, którzy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, na przykład jeśli ich przychody roczne z działalności nie przekraczają 200 tysięcy zł, ale są też takie profile działalności gospodarczej, które obowiązkowo wymagają rejestracji do VAT, na przykład usługi doradcze. Jeśli chcesz pobrać sobie tę ulotkę informacyjną, którą za mną teraz widzisz, to wpisz sobie w wyszukiwarkę internetową ten adres.